Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Spotkaniu bardzo ważnym właśnie tutaj na tym kanale. Wszystkim Wam oczywiście dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną. Czas jest bardzo trudny. Trudny dla wielu z Was. Wielu z Was przechodzi różne próby, różne doświadczenia. Ale kochani, wytrwacie w tym wszystkim. Życzę Wam absolutnie wszystkim, żebyście dotrwali do czasów, kochani, nowej ery. Pięknego świata, który ma nastąpić po tych wszystkich kataklizmach, po tych wszystkich apokaliptycznych wydarzeniach. Ale jeszcze sporo wydarzeń jest przed nami. Różne działania wojenne, działania tutaj sił przyrody w postaci różnych kataklizmów. I mówię to do wszystkich ludzi na całym świecie, nie tylko dla Polaków. Są te moje słowa tutaj, ale dla wszystkich ludzi na całym świecie, ponieważ jedne kraje będą mniej zagrożone, inne bardziej. Ma to związek oczywiście z tym, że różne miejsca na Ziemi będą bardziej doświadczane, niektóre mniej, a to z powodu grzechów ludzi po prostu, złych uczynków, tego, co ludzie wysyłają w świat, to do nich wraca, kochani, tak? Więc no, trzeba mieć to na uwadze, że wiele miejsc na świecie będzie dosyć niebezpiecznych dla ludzi, ale jak to kiedyś mówiłem już na kanale i co miało miejsce w historii wielokrotnie, gdzie ludzie się modlili w pewnych miejscach, to ocaleli, kochani. Domostwa ocalały, ludzie się uratowali z wojen, z różnych kataklizmów. I to będzie miało miejsce teraz, kochani. Tylko dzięki sile modlitwy, wiarze, kochani, wierzę w przeogromną moc, boską moc, która nas otacza, która stworzyła ten, kochani, świat. Mamy szansę przetrwać. I wielu z Was, jeżeli będziecie się modlić i będziecie żyć w miłości dla innych ludzi, dla świata, dla przyrody, będziecie żyć w takiej modlitwie, nieważne jaką będziecie modlitwę odmawiać. Co jeszcze Wam powiem? Nawet modlitwą jest to, gdy czujecie cały czas miłość dla świata. To jest najwyższa forma, kochani, modlitwy. Najpiękniejsze uczucie, kochani, jakie możecie wysłać w świat i dosłownie wykreować pozytywne zmiany w Waszym otoczeniu. Ja Was bardzo proszę właśnie w tym momencie o to, abyśmy wszyscy wspólnie, kochani, wysłali wszystkim potrzebującym wielki promień miłości, kochani. Bardzo Was proszę. Wystawiam te ręce właśnie tutaj dla Was, do całego świata. Słońce akurat tutaj na mnie pada. Jest to bardzo dobry znak. Wierzę w to, że w tym miejscu właśnie nieprzypadkowo nagrywam. Ale wysyłam, kochani, Wam wszystkim miłość. Wszystkim istotom we wszechświecie, wszystkim zwierzętom, całej naturze. Wysyłam miłość tym wszystkiemu po prostu stworzeniu, jakie istnieje. A co ma świadomość Bożą, bo inaczej być nie może, kochani. Proszę Was więc w tym momencie o to, żebyście wpisali w komentarzu słowo miłość pod tym nagraniem. Kochani, chcę zobaczyć Wasze zaangażowanie, że naprawdę bierzecie w tym udział i działacie. Proszę, wpiszcie teraz słowo miłość i zrobimy to wspólnie. Wpiszcie słowo miłość w komentarzu i jak będziecie wpisywać, to poczujcie takie dobro dla świata. Miłość, życzliwość. Zamknijcie nawet oczy, tak jak ja teraz, i pomyślcie o wszystkich ludziach na całej ziemi, o wszystkich zwierzętach, wszystkich istotach, aby Wam było dobrze. Tak pomyślcie. Kocham Was wszystkich. Wszystko będzie dobrze. Wielu ludzi cierpi, wiele zwierząt cierpi, przyroda, kochani, cierpi z powodów grzechów ludzkości. Bo nasza planeta się oczyszcza, kochani, ona się będzie jeszcze bardziej i bardziej oczyszczała. Musicie mieć to na uwadze. Niestety, nie ma innej drogi. Minus jest tego taki, że wiele ludzi będzie cierpieć jeszcze bardziej. Przyroda tak samo.
trzęsienia ziemi, powodzie, lawiny błotne, pożary. Ale kochani, to wszystko minie. Będzie piękny, piękny świat, ale dopiero za jakiś czas. Musimy to wszystko przetrwać. Proszę, wyślijcie tą miłość. Poczujcie, powiedzcie sobie w myślach do świata: kocham Cię, świecie, kocham Was wszyscy ludzie, wszystkie zwierzęta. Bardzo, bardzo Was, kochani, o to proszę. Zróbcie to właśnie teraz. Zróbmy to wspólnie. A naprawdę wielkie, przeogromne łaski na Was spadną. Ja Was, kochani, ja Wam bardzo dziękuję tutaj za obecność, za to, że jesteście. Oczywiście też zapraszam tutaj do wsparcia kanału, czy też wsparcia tej organizacji pomocy humanitarnej dla potrzebujących. Wszelkie informacje znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary, za wszelkie okazane serce. Ja Wam, kochani, już dziękuję tutaj i do zobaczenia, a do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.